Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj będzie filmik pod tytułem Zakupy w GoTroniku. Jest to taki elektroniczny sklep we Wrocławiu. Ma dosyć obszerną bazę różnych rzeczy, także polecam, żeby sobie zajrzeć do tego sklepu. Jak widzicie tutaj są rzeczy, które dzisiaj sobie kupiłem i które postaram się Wam pokazać, opisać. W jednym filmiku wszystkiego nie będę opisywał. Zrobimy jeszcze inne filmiki na temat tego, co tutaj leży na biurku. I o co chodzi? Zamówiłem sobie taką podobną kolbę na AliExpressie na groty T12. Niestety zaginęła gdzieś w Belgii. Nie może dojść. Złożyłem spór o zwrot pieniędzy, bo już jest i tak po czasie. Jestem na razie w trakcie rozstrzygania. Jeszcze pieniędzy mi nie zwrócili. Nie wiem, czy mi zwrócą. No i wkurzyłem się i po prostu pojechałem dzisiaj do GoTronika, zrobiłem zakupy. Między innymi kupiłem sobie taką właśnie kolbę na groty T12 i sprawdzimy, jak ona będzie działała. Bo to jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Bardzo leciutka jest. Fajnie się trzyma tutaj, już widzę. No i zobaczymy, jak ona w ogóle działa. W końcu sobie kupiłem, jejku, cynę bezołowiową. To grosze kosztuje, to chyba 5 albo 6 zł. Także zobaczę, jak się będzie mi lutowało cyną bezołowiową, bo ostatnio na kanale kreatora właśnie strasznie chwalił bezołowiówkę i no, musiałem ją kupić, żeby sobie samemu sprawdzić, jak ona będzie mi się sprawowała. Fajną rzeczą jest to, że kupiłem taką płytkę, podgrzewacz. I w gratisie dostajemy tutaj od Chińczyka pensetę. No super, fajnie, okej. Okay. Miły gest bardzo. Zakupiłem sobie taki magnetizer i demagnetizer. On pozwoli na przykład, gdzieś tu miałem śrubokręt jakiś. W sensie takim, że jak go namagnetyzuję, to będę mógł sobie przyciągać śrubki. On jest i tak teraz namagnesowany, że mi przyciąga. No ale będę mógł go na przykład rozmagnesować, także nie będzie przyciągał. Także fajna rzecz. Zobaczymy też, jak to się będzie sprawowało. To będzie w osobnym filmiku w ogóle pokazywane. To będzie też w osobnym filmiku pokazywane, jak to działa. To jest na 220 V tutaj. Zobaczymy, czy to pomoże. Na przykład to będzie taki test. Jak położę taką płytkę od telefonu, jak mi się rozlutuje te tutaj na przykład gniazdo na kartę SIM. Czy to ułatwi mi rozlutowanie z takiej płytki od telefonu, czy bądź nie, ale sądzę, że ułatwi. Zrobimy sobie oczywiście też test cyny. Ta lutownica. Ile ona kosztowała? Zresztą przeniosę się do Firefoxa, żeby Wam pokazać opis na GoTroniku. Firefox, GoTronic, ok, wychwyciło. I to jest coś takiego. Lutownica z regulacją temperatury na grot T12, 94 zł ona kosztuje. Jeżeli byście kupowali na Allegro, to jest drożej, bo jest tam prowizja i tak dalej, bo się pytałem, dlaczego jest drożej na Allegro, a dlaczego w sklepie taniej. Miła pani mi odpowiedziała, że po prostu jest prowizja i tyle. Tutaj jest opis. Cały układ umieszczony wewnątrz półprzezroczystej obudowy z dodatkową osłoną na końcu rękojeści do grotów z serii T12. Tutaj jest filmik prezentujący tą kolbę, także polecam sobie wejść na stronkę. Ja umieszczę w ogóle pod filmikiem linka do tego, także nie martwcie się. I tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja. Tu pisze napięcie zasilania od 12 V do 24, tak? A na tym filmiku pokazywał na takim zasilaczu warsztatowym, ustawił 5 V i podłączył tą kolbę. I słuchajcie, ona na 5 V działała, chociaż długo się rozgrzewała. To daje to do myślenia. Ja wam tylko coś pokażę. Się przełączę na kamerkę. O co mi się rozchodzi? O to, że mogę podłączyć tą kolbę tak naprawdę w takiej kryzysowej sytuacji pod powerbanka. 5 V tutaj wychodzi. Także to jest fajna sprawa z takim powerbankiem.
Coś tam moglibyśmy spróbować przylutować. Zrobimy sobie w ogóle taki test, czy ta kolba pójdzie mi na tym powerbanku. Jeżeli uruchomi się i będę mógł zlutować jakąś rzecz, jakiś kabelek chociaż, no to już będzie super sprawa. Ale to nie w tym filmiku, to będzie całkiem osobny filmik na ten temat, taki teścik. Dobra, jeszcze raz się przełączę na Firefoxa, żeby tam dalej wam pokazać ten opis. No i co, od 12 do 24 V, przy 24 V i na przykład 3 A mamy wtedy największą moc tej kolby. Mod do 72 W, aha. Ciekawe, o co chodzi z tym modem. Tutaj jest opis. Zielona zasilania. Są dwie diody. Zielona i czerwona. Czerwona sygnalizuje, że kolba jest, znaczy grot się nagrzewa. Załączenie grzałki. I tutaj mamy jeszcze dostępne różne groty. Ja kupiłem sobie JL02. To będzie do takich prac bardzo, bardzo małych i delikatnych. Kupiłem sobie BC2, BC3 i KR, czyli ten taki ścięty. I tutaj mamy opis, jak jest skonstruowany taki grot, grzałka w środku, i tutaj napięcie, pobór prądu, jaka moc jest wtedy przy danym napięciu i amperach. Czyli jak ja mam zasilać 19 V, na przykład 3 A, 19 razy 3, to będzie ile? 57. 57. 19 razy 3. 57 W. 19, 2,8, 45 W. Jeżeli miał taki zasilacz, a mam gdzieś chyba taki od Lenovo, że ma 19 czy nawet 20 V. Ale to będzie ciekawe. To sobie poeksperymentujemy z zasilaczem, bo troszeczkę mam tych zasilaczy. Tutaj mamy regulację temperatury od 200 do 420. Groty. No generalnie zobaczymy, jak to będzie działało. Przyłączę się teraz na kamerkę. Jeszcze wam pokażę tutaj, jak to wygląda pokrętło od 200 do 420 stopni. I powiem wam tak, no chciałem sobie zamówić tą stację na te 12, co są na AliExpressie, że jest taka obudowa i tam macie, wiecie, albo ten wyświetlacz, że są tylko trzy cyferki, albo są już takie troszeczkę lepsze, LED-owe. Są też Xegera, Quico. No jest wybór na AliExpressie od groma tych lutownic na te 12 groty. I tak, dokupiłem sobie też oczywiście od razu już taką tutaj końcóweczkę, żeby móc sobie podłączyć zasilacz bez problemu. Plus minus. Podłączymy pod zasilacz. Potem wystarczy, że tylko grot włożymy i możemy już bawić się w lutowanie, sprawdzać ją. I tak o, tutaj jeszcze mamy worek z takimi różnymi rzeczami, sobie kupiłem. Takie fajne do łapania będą malutkich jakichś, nie wiem, rzeczy. Fajną rzeczą kupiłem takie gniazda do tyków bananowych. Dlaczego je kupiłem? Ponieważ, już wam chcę to wytłumaczyć, jeszcze sobie przerobię ten mierniczek, tak że tutaj zamontuję, chyba prawdopodobnie gdzieś tutaj, te gniazda. No i wtedy będę mógł sobie podłączyć jakieś tam, zamiast tego, nie, tutaj będzie. To też będę mógł sobie podłączyć, ale zrobię to tak, że to będzie tak ładnie wyglądało. Czarny, czerwony. I do tego będzie wchodził ten tyk bananowy. Gdzieś tu miałem jedną taką końcówkę, która jest z takim czymś. Ona tutaj będzie po prostu wchodziła do końca, wystawała.
I potem tylko wkładamy sobie taką tą. I to będzie miało ręce i nogi, będzie wyglądało fajnie. Także tu jest taki woreczek z tymi rzeczami. Co do to, jeszcze sobie kupiłem dla testu. Chciałem sprawdzić taki grot na 900M do rezystorów niby. Widzicie, że on jest tutaj zakończony w taki sposób, że można jakby rezystora czy kondensator złapać z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, jak to się sprawdzi, ale no, trochę duży jest i przy takich malutkich to na pewno się nie sprawdzi, ale przy większych jakichś kondensatorach może to. Chociaż ja go widzę bardziej, wiecie do czego? Do jakichś takich grubszych lutowań kabli. Nie widzę go do takich rezystorów czy kondensatorów. Ale kupiłem go, no trudno. Niech sobie będzie. Jeszcze taki bajerek sobie kupiłem. No też nie kosztował dużo. Czy można sobie podłączyć kabelki? Nie lutując nic. I co tu jeszcze wam chcę pokazać? Dobra, groty. Groty. Najpierw odpakujemy sobie grot z T12KR, czyli ten ze ściętą końcówką. Leciutkie są, Boże, naprawdę leciutkie te groty są. Jak widzicie tutaj z opis KR. Tutaj mamy końcówkę, gdzie wejdzie nam do tej kolby. Sam grot jest coś takiego. Fajny, fajny, fajny. Na pewno się. No, widzę, że to będzie przydatne przy lutowaniu różnych rzeczy. Dosyć taki jest duży, powiedzmy. Można zawsze też samym tylko tutaj ostrzem czegoś dotknąć. Taki praktyczny jest ten grot na pewno. No i zobaczmy. Powiem wam teraz, pierwszy raz w życiu będę wkładał grot T12 do takiej kolby. I zobaczymy, jak on mi tutaj wejdzie. Chyba już. Chyba już. Jeszcze się upewnię, czy to nie ma do samego końca dojść. No było takie zatrzaśnięcie czuć. 3 lata nam ta końcówka. Minimalnie, minimalny jest taki luzik. Ale czy to będzie coś przeszkadzało w lutowaniu? Chyba raczej nie. Dobra, wiecie co? Ja bym spróbował przetestować to na powerbanku. Teraz na powerbanku 5 V. Gdzieś miałem kabel taki, że tutaj będę miał dwa kabelki wolne. Dajcie mi chwilkę, tylko pójdę, poszukam tego kabelka, robię na chwilę pauzę i zobaczymy, czy ta lutownica będzie działać na 5 V na powerbanku i czy roztopi na przykład tą cynę. Taki testik. Chwila, moment. Okej, okay. Wiecie co? No po prostu to chyba tak miało być. Ten kabel leżał ciągle w reklamówce. Nie jestem pewny, czy on jest sprawny. Zaraz go zmierzę miernikiem. Na razie sobie te pozostałe groty tutaj odłożę na bok i zobaczę po prostu, czy na końcu tutaj będzie jakieś napięcie 5 V. Jak będzie, to będzie spoko. Miernik. I sprawdźmy sobie 35 V. 3,90? To tak mało. 3,87. Chyba ten kabel jest troszeczkę walnięty. Jak złapię tego i tego. Nic. Dobra. 3,80.
No coś mało. Coś mało. Ale dobra, spróbuję podłączyć to do tej lutownicy. Plus i minus. Akurat tutaj mamy jakiś śrubokręt, sobie muszę wziąć. Tu jest na co? Na krzyżaka i a na tego zwyczajnego też może być dobra. Czyli podłączymy sobie tak o czerwony jako plus. Czerwony podłączymy sobie jako plusika. Niech mi to wejdzie. A tu jest coś takiego, widzicie? No nie chcę jeszcze ostrości złapać. Są takie blaszki i trochę ciężko to wchodzi, ale postaram się wykręcić to jeszcze bardziej. Gdzie mi ten śrubokręt wypadł? Dobra. Może się uda to włożyć. No nie chcę tak wejść do końca łatwo. Jakbym sobie tego życzył. Czyli muszę troszeczkę podgiąć tą blaszkę tutaj, tak żeby ona. Bardziej się kieła do środka, o, w ten sposób. Okej, teraz wejdzie bez problemu. Dobra. Skręcimy plusa najpierw. Teraz minusa. Dobra, podłączone. Plus minus podłączone. Jeszcze raz sprawdzę powerbanka. A wiecie co, ja w ogóle zrobię inaczej. Podłączę pod zasilacz. Ale najpierw sobie sprawdzę jeszcze raz, ile mi to pokazuje na powerbanku. Ta końcówka tutaj. Sprawdźmy jeszcze raz. 3,95. No coś mało. Sprawdzę na ładowarce, czy będzie większe napięcie. Tylko musiałbym sobie wziąć. Na tym zobaczę. Będę miał lepiej, bliżej. Wypnę sobie tą ładowarkę. I zobaczę na ładowarce Huawei. Ona ma wartości dokładnie. Już wam mówię. 5 V 1 A. 5 V 1 A. Teraz podłączę sobie ten kabel tutaj do ładowarki. I teraz zobaczę miernikiem, ile mi pokaże na ładowarce. Na ładowarce mi pokaże no 5,11, czyli powerbank mało daje. Dobra, czyli na ładowarce sobie zrobimy testa. Plus i minus. Jeszcze raz się upewnię, że tu jest minus, w środku jest plus. Dobrze jest, dobrze. W środku jest plus. I chyba tak ma być. Dobra, podłączamy. Powinna się zapalić dioda tutaj. Uwaga, jeszcze nie wkładam, żeby ostrość złapało. Ustawię na najmniejszą temperaturę, 200 stopni w lewo, czyli. Robimy testa. W
świeci się tutaj jakaś dioda w środku. Czerwona. Że niby się grotto rozgrzewa. Ja dotknę tutaj końcówkę. No, czuć, że jest ciepła. Powiem wam, kiedy mnie będzie już parzyło. Dobra. Zobaczymy, ile to się będzie nagrzewało do 200 stopni. Dopóki tutaj ta dioda się nie zmieni. To jest na 5 voltach z ładowarki. Teraz spróbuję dotknąć. No, jeszcze coraz gorętszy jest, ale na pewno jeszcze się nie rozgrzał do 200 stopni. Podejrzewam, że długo będzie się rozgrzewał. Ale to weźmiemy inną cynę, która topi się w niższej temperaturze niż bezołowiówka. Weźmiemy sobie taką cynę tutaj, zobaczę. Czy to coś roztopi się? Nie. Nie, nie daje rady. A coś już jakby tak zmieniało na zielony kolor. Ale wątpię, żeby to roztopiło cynę. Próbuję tutaj stopić tą cynę. Ale nie, nie idzie. Za mało mocy. Za mało mocy. Trzeba podpiąć chyba. Trzeba podpiąć chyba 19 V zasilacz i zobaczymy, jak wtedy będzie to działało. Jeszcze raz spróbuję wam to pokazać. Nie chcę topić, widzicie? Myślałem, że na 5 V coś się uda, ale to. Nie daje rady. Nie ma sensu. Nie ma sensu. 5 V i 1 A to jest zdecydowanie za mało. Także ja robię pauzę i idę po jakiś zasilacz, taki już porządny od laptopa. I wtedy sprawdzimy go na 19 V. Dobra, słuchajcie. Ogarnąłem zasilacz. Na razie. No tu piszę. Bad cable. Bad cable. On sprawny jest, on działa, tylko tutaj kable są. Kabel był rozwalony. Ja tutaj sobie wlutowałem taki, bo coś tam. Aha, że go podłączałem wtedy pod tego. Tego. Apple. Zapomniałem, jaki to jest model tam. Apple Mini, coś takiego. I on tutaj ma taką wartość. Output ma 18,5 V, 3,5 A maksymalnie. I spróbuję podłączyć go pod tą lutownicę. Czyli 18,5 razy te 3,5 A. Mam tu gdzieś kalkulator. Który telefon jest sprawny?
Chyba ten, dobra, ten. 18,5 ampera. Zobaczymy, ile to będzie wat dawało. No niby tutaj on ma 65 W, tak? Jest kalkulator gdzieś? Jest. 18,5 razy 3,5. No 64, 65 W liczymy, tak? Teoretycznie powinienem wyciągnąć na tym zasilaczu, czyli to będzie minus, to będzie plus. Ja sobie jeszcze podłączę go pod zasilanie. I pytanie, czy w ogóle jest takie, czy wytrzyma mi ta lutownica 3,5 ampera. Ja nie wiem, do ilu ona amperów tam może być max podłączona. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Tutaj będzie na razie plus, tu minus. Jest na odwrót, 19,6. Patrzcie, jakie są w ogóle parametry. Ja podłączam odmiernik. On pokazuje 19,5, a na zasilaczu jest 18,5. Czyli 1 V różnicy. Dobra, minus to jest ten tu, plus to jest biały. Minus to jest ten. Odepnijmy sobie go jeszcze od zasilania. Teraz podłączę sobie tutaj, tak jak to ma być. Czyli muszę jeszcze odkręcić. Dobra, minus. Niech wejdzie dobrze. Ok. Teraz sobie skręcimy to. Nie wiem, czy uda mi się plusa podłączyć, bo jest ocynowany dosyć grubo. I czy mi to tutaj wejdzie? O to jest pytanie. Oj, czuję, że będzie problem. Dobra, ja sobie zrobię inaczej. Najpierw plusa spróbuję włożyć. Tak będzie łatwiej. O ile mi wejdzie, a czuję, że nie wejdzie. Bo jest dużo cyny. Chyba, że. Okej, dobra. Wszedł. Teraz go należy tylko ścisnąć mocno. Dobra. Minus już wejdzie bez problemu. Dobra, jest podłączone. Teraz podłączmy sobie zasilanie. Jeszcze raz zmierzymy, czy jest wszystko ok. Tak. Plus ma być w środku, czyli minus i plus 19,5. Wszystko jest ok. Miernik pokazał idealnie, tak jak powinno być. Na pewno jest dobrze podłączone. Bieguny są. Także sprawdzamy teraz na zasilaczu od laptopa. Jak widzieliście, miernik pokazuje 19,5 V. Zobaczymy, co się stanie. Uwaga, stawiam na najmniejszą wartość, 200 stopni. Sprawdzimy sobie, jakie czasy są w ogóle rozgrzewania tego. Może ja bym wziął telefon i włączył stoper. Z ciekawości byśmy zobaczyli, ile to się będzie rozgrzewało. Czy gdzieś tutaj mam zegar? Zegar jest. Na dostęp do smartware. Ok, niech będzie. Stoper. Uwaga, kładę tutaj z boku. Jak podłączę, to nacisnę start. Start. Dobra, lecimy. Mniej więcej tak. Dioda miga. Zielone power i czerwona. Teraz jest już troszeczkę inaczej. Wolniej miga. Czerwona. 200 stopni. Nie wiem, czy to roztopi tą cynę 200, ale jest coraz wolniej. Spróbuję teraz dotknąć. Już roztopiło. Już pięknie topi cynę.
Wow. Zobaczcie. Nie wiem, czy to mi się udało chwycić. Bardzo szybko. A tam leci czas dalej, okej. O kurna. Wezmę sobie tą płytkę. Krótki przewód jest od tego. Także to. Pięknie łapie. Ja pierdzielę, ledwo co dotknąłem pola. Tu już mi pocynowało. Ale elegancja. To jest najniższa temperatura, 200 stopni w ogóle. Wow, czad. Już mi się podoba ta lutownica. Wezmę sobie tutaj taki bajer. Dłuższy kabel trzeba będzie skombinować. Kurczę, to będzie już elegancja wtedy. No i działa na zasilaczu od laptopa. Pięknie grot wyczyszczony. Nie no. Dobra, stop, to już jest. Nawet nie wiem, czy się opłacało tego stopera włączać, bo stopiło mi. A teraz spróbuję bezołowiową. Czy stopi? Też stopi. Też bezołowiówka idzie bez problemu. Jakbym ją zmieszał z tym tutaj. No nie no. I to tylko 200 stopni? Stawione? Ja pierdzielę. Dobra, wiecie co? Ja mam jeszcze taki bajer, że chciałbym sobie odkładać tą stację, jakbym tu ją położył. Zobaczymy, czy ona się jakoś wyłączy. Dajmy jej troszeczkę. Miga dioda. Ja postaram się ją tak o umiejscowić. Bardziej może do kamery. Żeby złapał tutaj fokusa. No, złap mi tutaj fokusa. Dobra, potrzymamy ją na chwilę w tym. Nieruchomo. Nie wiem, po minucie albo po dwóch powinna się wyłączyć. Ale powiem wam, że genialne. Szybko się nagrzała. Bardzo szybko. Nawet ten czas, kurde, nie ogarnąłem, co tam leciał. A ona już ten. Roztopiła mi cynę. Także jest super fajnie. Pobieliła tutaj, wezmę tą płytkę. Nie będę ruszał w ogóle tej kolby. Pokażę wam tutaj te dwa pola. Podsynowało mi od razu. Pięknie. Na razie dioda czerwona sobie miga. Jestem ciekawy, czy się wyłączy jakoś. Przestanie migać po tej minucie czy dwóch. Musiałbym wejść na stronę Gotronika. Czy może mają jakiegoś linka do PDF-u tego. Albo na AliExpressie sprawdzić opis, jak oni tam podają dokładną wartość tego. Ale już mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Już wiem, że to działa. Fajnie. I generalnie to, no, to tylko zasilacz. Zasila mi tą lutownicę. Nie ma żadnej dużej skrzynki, tak jak w wypadku tego wepa, co biorę. Kurde, taka skrzynia wielgachna. Teraz jak sobie to podłączę do zasilania, gdzieś zasilacz położę na biurku z boku, malutki, od laptopa, to do czegoś takiego podłączę. Można sobie lutować. Groty wymiana jest bardzo szybka. Jestem tylko ciekawy, czy można groty wymieniać, jak jest włączona do zasilania, czy trzeba ją odłączać od zasilania, wyjmować grot i podłączać ją z powrotem. A tutaj o tyle jest fajnie ta kolba skonstruowana, że te groty można praktycznie, jakbym sobie zrobił taką podstawkę, do której bym wkładał, tak jak przy JBL-u chyba jest,
grot i wyciągam go i następnego wkładam, no to już wtedy jest genialne, naprawdę. Na przykład takie coś na cztery groty zrobić sobie, no. Wiecie co? Ja się zastanawiam, czy to w ogóle. Spróbuję dotknąć tutaj cyną, czy mi stopi. Tak, topi mi tą cynę. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa uśpienie tego grotu. Ale przy takiej temperaturze bez problemu to topi. Aha, widzicie? Jak coś robię. Aha, to już jak czyszczę grot w mokrej gąbce. Widzicie, jak szybko miga? Pik, 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 pik. Stabilizuje temperaturę grota. Mówię, muszę mieć dłuższy kabel, bo na razie mam taki króciutki. I to będzie rewelacja. Rewelacja. Super wygodne. Temperatura, jakbym teraz na przykład chciał 250. Dogrzewa. Pyk, pyk, pyk. I koniec. Momentalnie topi cynę. Moment, już jest stopione. Zresztą jak tutaj dotykam. To. Kurde, ja pierdzielę, topi by. No wiecie co? Nie ma porównania do zwykłej stacji. Znaczy, o wiele lepsza jest niż ten web, co mam. 937. D plus. To jest o wiele lepsze. Już od razu mówię. 200 stopni na minimum. Jak dam teraz na minimum, to tylko jest zasilanie. Widzicie? Już teraz nie grzeje grotu. Tylko dopiero teraz zaczyna stabilizować 200 stopni. Genialne. Fajna rzecz. Naprawdę. Polecam. Gorąco polecam. Ja już jestem zadowolony i nie żałuję, że wydałem kurde kasę na tą. Powiem wam takie coś jeszcze, że to jakbyście kupowali na AliExpressie, to jest tańsze niż tutaj w Polsce. No ale wiecie, no tutaj miałem godzinę czasu i byłem już w sklepie i na miejscu wszystko, tak? Także dałem zarobić też Polakowi. Swoim rodzimym kraju. Także okej, okay, nie żałuję wydanej kasy, jeszcze raz to powiem. Zarąbiste. No i wymiana tutaj tego grota to jest chwila, moment. Tylko musiałem sobie jakieś jeszcze, nie wiem, przełącznik ogarnąć do tego. Na kablu najlepiej. Tylko pyk, włączam zasilanie, wymieniam grot. No działa, to działa, po prostu działa. Jeszcze raz sobie wezmę tą płytkę. Kurczę, na razie nie będę podłączał mikroskopu, bo bym wam to pokazał pod mikroskopem. A zresztą wiecie co? Pokażę wam to pod mikroskopem. Jak już kręcę ten filmik, poświęcę się, tylko będę musiał sobie tutaj posprzątać w ogóle, ogarnąć stanowisko, dlatego zrobię pauzę. Zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod mikroskopem. Sprawdzimy sobie teraz, jak to wygląda. Najniższa temperatura 200 stopni. Grot typu KR. Taki typu ten nóż. I teraz tak. Sobie tylko zamoczę ten końcówkę w topniku. I dotknę tutaj końcówką tej cyny pola.
Patrzcie, już jest pięknie roztopione. Coś pięknego. Nie, no to jest naprawdę, ten grot jest super. Zarąbisty on jest. On ma duże strasznie zastosowanie, bo jest końcówka. Ja sobie wyczyszczę. Oczyściłem go. Genialny jest. No i ta stacja, ta kolba, ona działa wyśmienicie. Bez żadnego problemu. Sobie trochę zmienię oświetlenie. Ściągnę telefon i dam bardziej z boku tutaj tak o. Zobaczcie, mam tutaj teraz taki kondensator, nie? Spróbuję tutaj cyną go potraktować. Bezołowiową. Wezmę sobie tylko na tą bezołowiową na końcówkę troszeczkę topnika. I teraz zobaczmy, jak to wyjdzie. Tak. Lewą ręką sobie przytrzymam. Ha! Coś pięknego. Cyna bezołowiowa. Pięknie to się tym. Tylko żeby końcówka tego elementu. Jakbym chciał tu. 200 stopni. Dobre, dobre, naprawdę, to mi się podoba. Cyna bezołowiowa. Znowu sobie naniosłem trochę na końcówkę. Obrócę teraz tą płytkę. Spróbuję tutaj znaleźć ten element i nanieść na niego trochę cyny. No tutaj już 200 troszeczkę jest za mało już. Jakby odbiera mi tą temperaturę, dlatego dam sobie 250. No i to jest cyna bezołowiowa, zaznaczam. Tu już dałem 250. Wyczyszczę sobie grot i porobione. A teraz pobawię się zwykłą cyną. Sobie to dam na bok. I spróbuję gdzieś tutaj nanieść zwykłą cynę. Załóżmy tutaj na to. Zwykła cyna. Temperatura 250 stopni. Niezłe. Super to działa. Oczywiście do takiego gniazda tutaj bym nie używał tego grotu. Ten grot jest dobry do większych takich zastosowań. Sobie naniosę troszeczkę tego topniku. Nie no, fajne to jest. 200 stopni teraz ustawiłem. Nie no, co mogę powiedzieć? Działa to wyśmienicie na tym grocie elegancko. Jeszcze są tam te inne groty. Także ja na tym zakończę filmik i powiem wam, że naprawdę polecam lutownicę na groty T12, bo to jest jednak większa wygoda lutowania niż takimi grotami ze zwykłych tych stacji. Pozdrawiam, trzymajcie się.